Pędzona słonina jest jednym z prostszych wyrobów do samodzielnego wykonania. Tym razem pokażę, jak zrobić słoninę pędzoną obsypaną przyprawami. Najpierw słoninę nacieramy peklosolą lub solą kamienną niejodowaną. Ilość podana na ekranie. Po zasoleniu wkładamy w pojemnik, zamykamy i odstawiamy w chłodne miejsce na okres 14 dni. Po tym czasie słoninę układamy na siatce lub wieszamy na kijach wędzalniczych. Przenosimy do zimnej wędzarki i wędzimy zimnym dymem przez 6 do 12 godzin w zależności od tego, jak intensywny aromat wędzenia chcemy osiągnąć. Po wyjęciu słoniny z wędzarki musi być jeszcze ciepła. Nacieramy ją słodką papryką. Ilość zależy od naszych upodobań. A oto efekt. Następną posypką jest kupna mieszanina ziół o nazwie czubryca czerwona. Ilość użytej przyprawy też zależy od naszych upodobań. Ja dodatkowo na 60 g gotowego zestawu dodaję jedną łyżeczkę zmielonej papryki jalapeno. A oto efekt. Życzę smacznego!